Pod nazwą chiptuning kryje się wiele, wiele różnego rodzaju usług. Zatem możesz mieć faktycznie dylemat, co wybrać, tak? Nie wiem, masz nowy samochód, chcesz zrobić to jak najlepiej, natomiast jest tyle ofert na rynku i mało wiesz, co wybrać. Dziś przedstawimy Tobie opcję profesjonalną, de facto formę uszycia garnituru na miarę i takiej optymalizacji pracy samochodu w naszym 44 Tuning Performance Center. Jak z pewnością widziałeś już w trakcie, dziś będziemy zajmować się takim samochodem o czerwonym kolorze, czyli Fiatem 500X. 1.4 turbo Multi-Air o mocy 140 koni z ciekawą skrzynią biegów o nazwie DDCT, dwusprzęgłową, automatyczną, z opcją jazdy w trybie automatycznym, jak i manualnym, pozwalająca naprawdę na bardzo ciekawe już początkowe osiągi dla tego samochodu. Natomiast w tym przypadku norma Euro 6, opóźniona nieco reakcja na naciśnięcie pedału gazu, troszkę późna dostępność momentu obrotowego, natomiast niestety to te normy wymuszają jakby na producentach takie, a nie inne działania. Zatem dziś skupimy się na tym, aby poprzez szycie tego garnituru na miarę te aspekty usprawnić, aby łatwiej używało Ci się tego samochodu, aby ten samochód bardziej reagował i silnik na ciśnięcie pedału gazu. No i przede wszystkim moment obrotowy był dostępniejszy od niższych obrotów, w zasadzie i do wyższych, żeby ta siła ciągu, ta łatwość, lekkość samochodu dała Ci dużo więcej przyjemności z jazdy. Na bezpieczeństwo tuningu UNA spływa z pewnością wiele elementów. Doświadczenie w moim przypadku to jest 24 lata w motoryzacji, tuningu i sporcie. Przetestowanie rozwiązań przed wdrożeniem do oferty, przebieg usługi, warunki, w jakich dokonujemy modernizację i oczywiście bardzo duże i profesjonalne zaplecze sprzętowe. Przyjeżdżając już do nas na modernizację, to w zasadzie już od przyjęcia samochodu możesz się spodziewać, że wypełnimy stosowne zlecenie, określając zakres działań przy Twoim samochodzie. Zweryfikujemy stan pojazdu, abyś mógł być spokojny o to, że samochód po prostu jest w dobrych rękach. W czasie, kiedy zajmujemy się Twoim samochodem, możesz spokojnie spędzić u nas czas. Jest ku temu miejsce, możesz w spokoju popracować sobie przy swoim komputerze, laptopie, cokolwiek, jaką pracę wykonujesz i możesz ją wykonywać zdalnie. Jest dostępne w tym celu Wi-Fi. Możesz oczywiście napić się dobrej kawy. Tutaj no, nie ma limitu, więc spokojnie możesz z tego skorzystać. W pobliżu jest również stacja benzynowa, piekarnia, bar, zatem chcąc coś zjeść, będąc tutaj u nas, z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Możesz także, tak jak wielu klientów z tego korzysta, wziąć sobie taksówkę i pojechać na miasto. Podobno, tak twierdzą, Opole bardzo pięknym miastem, ja uważam, że tak, więc możesz wybyć i zgubić się na ten cały dzień po prostu w mieście. Zanim kolega przygotuje samochód na hamowni, to może powiem, dlaczego warto uszyć taki garnitur na miarę. I to oczywiście już w nowym samochodzie. Samochody produkcji wielkoseryjnej produkowane są w setkach, tysiącach, dziesiątkach tysięcy i wielokrotnie potrafią mieć te same ustawienia. Dana gama silników danej serii ma te same ustawienia programowe. Natomiast silniki pracując mechanicznie, tak, potrzebują de facto do swojej optymalnej pracy nieco bardziej indywidualnych ustawień, natomiast fabryki to wszystko ujednolicają ze względu na to, aby silnik mógł pracować na wielu, wielu rynkach. Zatem ta indywidualizacja ustawień, to uszycie garnituru na miarę zawsze pozwala na poprawienie sprawności. Do tego silniki posiadają
różne rezerwy, niektóre mniejsze, niektóre większe. Natomiast po części je wykorzystując, można uzyskać właśnie bardzo ładne poprawienie sprawności, dynamiki, elastyczności, także ekonomii. Natomiast robiąc to w odpowiedni sposób, wpływamy co najmniej na utrzymanie żywotności. Natomiast odnotowujemy także, że optymalizując to odpowiednio, szyjąc garnitur na miarę, możemy wydłużyć żywotność. Mimo większej mocy momentu możemy wydłużyć żywotność w stosunku do wersji takiej seryjnej. Fiat 500X już jest rozgrzewany na hamowni, więc może od dalszej części prac nad nim powiem w następnym odcinku.